trenerze, wiemy, że jest już pan trener po odprawie. Czego pan będzie dzisiaj tutaj oczekiwał od tych chłopaków? Jakie są zalecenia do tego treningu? Akurat to jest bardzo fajny pomysł taki. Ja sam pamiętam, jak kiedyś z podwórka na stadion była taka akcja i to akurat ja ze Śląska pochodzę, to często właśnie na stadionie śląskim się to kończyło różnymi imprezami i jest fajnie, że młodzież się rozwija, aby tego było jak najwięcej, a najważniejsze, żeby tych chłopaków to cieszyło, bo to jest kluczowe. Ci chłopacy tutaj, którzy się znaleźli, zapracowali sobie na to miejsce tutaj. Wiemy, że futbol się rozwija. Czego teraz tak naprawdę szukamy w tych chłopakach? Czego pan szuka w przyszłych kadrowiczach? No to daleka droga do nich, żeby byli kadrowiczami, ale to akurat w piłce szybko się dzieje. No tak jak w życiu, ten czas się nie zatrzymuje, dlatego bardzo ważne, żeby takich inicjatyw było jak najwięcej, żeby takich ośrodków też było dużo, dużo więcej, jak mamy tutaj, gdzie powstaje. Gdzie jest fajny stadion i najważniejsi w tym wszystkim są też ludzie, którzy za to odpowiadają. Chciałem zapytać też o Jakuba Kamińskiego i od razu już zdradzam tutaj dlaczego. Dlatego, że Jakub Kamiński w 2017 roku w Busku Zdroju brał udział tutaj w meczu kadry. Co pan powie o tym kadrowiczu, bo on sobie zapracował na to miejsce w kadrze, wiemy, że już u pana gra. No to prawda, no bardzo dobry chłopak i oby się rozwijał, bo to jest dla niego kluczowe, a sam się tutaj śmiałem, bo sam kiedyś tutaj grałem na Spartakiadzie Młodzieży i tak. Także nawet słyszałem, że to na to było budowane wtedy i to chyba w 1988 roku, jak się nie mylę. Te ośrodki takie bardzo często przyciągają też młodych chłopaków i jest też wiele talentów, dlatego fajnie, że są takie inicjatywy, bo wielu tych talentów gdzieś później wypływa. Co pan zapamiętał z tej Spartakiady wtedy tutaj w Busku? Jak poszło? No chyba w finale przegraliśmy, jak się nie mylę, ale to było dawno. Super, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.